Było o historii, było o naczyniach, było o sztućcach. To może czas opowiedzieć o tym, jak się produkuje i jakie są rodzaje yerba mate. Czołem, dobrzy ludzie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Radek z kanału Wirtualny Świat, a to seria Yerbowisko, w której opowiadam o yerba mate, jak zapewne część z was już się domyśliła. Yerba mate, którą pijemy, to w głównej mierze liście i gałązki ostrokrzewu paragwajskiego. Liście jako takie są dla nas najistotniejsze, ponieważ są nośnikiem smaku, nośnikiem kofeiny, mikro, makroelementów, wszelkiego rodzaju składników odżywczych i całej tej reszty, którą ma nam do zaoferowania yerba mate. Natomiast gałązki są dla nas także istotne, ponieważ ułatwiają picie poprzez swego rodzaju filtrację napoju. Jeśli chodzi o produkcję yerba mate jako taką, nie jest ona zbyt skomplikowana i w zasadzie z grubsza w każdym z państw, które ją produkują, wygląda dokładnie tak samo. Pierwszym etapem, pomijając już sadzenie roślinek, hodowlę tychże roślin, zajmowanie się nimi i tak dalej, jest zbiór gotowych liści i gałązek i transport tychże do przetwórni. Zwykle odbywa się to w workach jutowych, jednak niektóre z hodowli są już na tyle rozbudowane, że te gałązki są po prostu bezpośrednio zrzucane na takie wielkie maty i te maty się roluje, robi się z nich taki swego rodzaju cygara i te maty wiezie się bezpośrednio do fabryki. Przywiezione do fabryki liście czeka sapekado, czyli pierwszy etap, który polega na tym, że te liście się podgrzewa. Ze względu na to, że one bez kontaktu z rośliną, z gałęziami, z którymi były wcześniej połączone, zaczynają powoli tracić wodę. W miejsce tej wody dostaje się tlen, ale dzięki wysokiej temperaturze ten tlen nie dostaje się do środka, ponieważ no, zwyczajnie jest spalany, jest ulatniany razem z tym gorącym powietrzem, którym się je suszy. Kolejnym etapem jest sekado, czyli suszenie liści. Tutaj wilgotność tychże listków spada już do kilku procent, z tego co pamiętam to jest 3 do 5. Wyróżnia się trzy rodzaje sekado. Pierwszym z nich jest, wydaje mi się, że się to czyta carijo i polega to na tym, że ogień bezpośrednio dotyka liści. Jest to najbardziej powszechna i uprzemysłowiona metoda. Liście od zewnątrz są bardzo rozgrzane, a w środku ich temperatura jest trochę niższa, dzięki czemu wszelkiego rodzaju składniki odżywcze nie są z tych liści wytracane. Drugim rodzajem sekado jest barbacoa. Jest to metoda najbardziej zbliżona do tej, którą stosowali Indianie Guarani. I metoda ta przypomina w pewnym sensie nasze wędzenie. Mianowicie liście suszy się gorącym powietrzem wraz z dymem, z tym, że uzyskują one wtedy aromat nie taki jak nasze mięsa, nasze przetwory, ale bardziej aromaty tytoniowe, które da się później oczywiście wyczuć w yerba mate. Dlatego jeśli ktoś z was bardzo źle reaguje na tytoń, polecam unikać yerba mate, które mają na opakowaniu napis barbacoa, bo to oznacza, że były suszone dymem. Trzecia, chyba najrzadziej spotykana wydaje mi się metoda, to jest suszenie liści wyłącznie gorącym powietrzem. Gdy mamy już wysuszone liście, kolejnym etapem przetwórstwa jest canchado. Etap ten nazywa się po polsku zwyczajnie mielenie i uzyskuje się po takim właśnie mieleniu listki o powierzchni około 1 cm kwadratowego i to jest wciąż dość dużo, jednak tego typu liście można już poddać tak zwanemu leżakowaniu, czyli z hiszpańskiego beneficio. W zależności od yerba mate niektóre leżakują rok, niektóre 2 lata, niektóre w ogóle i tak zmielone liście poddaje się później mieleniu z przesiewaniem, czyli molienda. Dlaczego przesiewanie? Yerba mate to mieszanka liści i gałązek, jednak w określonych proporcjach, w związku z czym to mielenie z przesiewaniem ma za zadanie zmniejszyć powierzchnię liści, dodatkowo rozdzielić liście i gałązki po to, aby później można było je zmieszać w odpowiednich proporcjach.
Jest to o tyle istotne, że nie zawsze chcemy kupować yerbę, która będzie bardzo mocna, która będzie jednocześnie z tego powodu droższa. Czasem bywa, że chcemy po prostu się napić czegoś słabszego i wtedy wybieramy matę, która zawiera więcej gałązek, jako że, przypominam, nośnikiem smaku, kofeiny i tego wszystkiego są liście. No i właśnie ze względu na dostępne mieszanki, yerba mate dzielimy na elaboradę i despaladę. Elaborada to yerba mate, która zawiera od 65 do 70% listków, natomiast despalada, która jest już oczywiście droższa, to 90% listków i 10% gałązek. Proporcje oczywiście mogą być lekko zaburzone, dlatego umownie trzymamy się tego, że despalada to jest do 10% gałązek, natomiast elaborada to jest 30-35%. Możecie się spotkać też z określeniami conpalo i sinpalo. Conpalo oznacza z gałązkami, czyli yerba elaborada, natomiast sinpalo oznacza bez gałązek, czyli właśnie te 10%, które się w pewnym sensie nie tylko dopuszcza, ale które jest po prostu potrzebne. Jeśli na opakowaniu zobaczycie określenie elaborada despalada, czyli bez gałązek, ale z gałązkami, to traktujcie tą matę jako despalada, czyli tę, która zawiera mniej gałązek. Ze względu na kraj pochodzenia wyróżnia się yerba mate brazylijskie, gdzie w Brazylii nazywa się ją erva mate lub chimarao. I ta yerba wyróżnia się tym, że jest najdrobniejsza. To jest praktycznie pył, który przypomina wręcz japońską zieloną herbatę i stara się ją zresztą zastępować na rynku japońskim. Żeby ją pić, trzeba mieć odpowiednią bombiję, o czym już wspominałem wcześniej, i trzeba ją też umieć odpowiednio przygotować. To nie jest tak, że sobie po prostu zasypiecie, włożycie bombiję, zalejecie i będzie wszystko spoko. Nie, chimarao jest dość wymagające, aczkolwiek podobno jest bardzo smaczna, uwalnia nuty, których w innych mate nie da się wyczuć. Nuty trawiaste, owocowe, nuty kwiatowe. Nie wiem, jeszcze nie piłem, aczkolwiek chyba się skuszę. Come with me now. Jeśli chodzi o Argentynę, to mate z tamtegoż kraju to przede wszystkim dość grubo cięte listki i gałązki. To dość mocne nuty dymne, papierosowe, aczkolwiek ta, którą ja piję, czyli Playadito, w tym przypadku w kilogramowym opakowaniu, jest mate, która jest, wydaje mi się, stosunkowo słaba. Ona należy do tak zwanych mate cierpliwych, czyli jest możliwość zalewania jej wielokrotnie, uzyskiwania kolejnych parzeń i ten smak cały czas pozostaje. Natomiast nie jest jakaś zbyt mocna. Mi osobiście właśnie ten smak podchodzi, to jest pierwsza mate, którą zacząłem pić i wydaje mi się, że poleciłbym ją na początek, a później jak się wczujecie w matę, to wciąż pozostaje bardzo, bardzo przyjemną. Kolejnym krajem, który produkuje mate, jest Paragwaj. Kraj ten produkuje przede wszystkim mate do tereré, czyli do picia na zimno. I ze względu na to, że temperatura parzenia jest niższa, no bo de facto zalewa się to zimną wodą i nie tylko, o czym za chwilę, tego typu mate są najbardziej pylaste, bardzo goryczkowe, dymne. I przede wszystkim często mają dodatki, czy to ziół, czy to jakichś owoców, ekstraktów owocowych i tak dalej. Jeśli chodzi o mate paragwajskie, to posiadam jeszcze nieotwartą Pajarito Organica i jest to marka, która jest chyba najpopularniejsza tak naprawdę w Paragwaju. Ona jest do kupienia w Polsce nawet w 5-kilogramowych workach, więc to raczej świadczy o niej dość dobrze. Ta jest w wersji organicznej, ale posiadam też Pajarito mięta i cytryna. Cytryny osobiście tam nie wyczuwałem, ale mięta jak najbardziej jest obecna. Ciężko mi się wypowiedzieć o mate urugwajskiej ze względu na fakt, że no Urugwaj, chociaż jest w stanie produkować mate i robi to na niewielką skalę,
to on głównie matę importuje. Największym eksporterem do Urugwaju jest Brazylia i Argentyna oczywiście. No i ze względu na to oni dostosowują się jakby do miejscowego rynku. Natomiast w Urugwaju da się spotkać w zasadzie matę pomiędzy brazylijskim chimarrão a argentyńskimi grubymi matę. I wydaje mi się, że w Urugwaju jest też takie po prostu największe zróżnicowanie, jeśli chodzi o matę. Ze względu na to, że da się tam znaleźć no, przeróżne rodzaje, od prawej do lewej, co tylko chcecie. Ze względu na to, że coraz więcej mate importuje się także do Europy, postanowiono stworzyć coś takiego jak mate green. Jest to mate, która jest właśnie zielona, jednak nie jest to chimarrão, mianowicie są to trochę grubsze listki, nie są aż tak duże jak te argentyńskie. Jednak jest to mate taka właśnie świeża, trawiasta. Ja osobiście tego smaku za bardzo nie lubię. No mnie po prostu odrzuca. Ja piję sobie swoje argentynki i to mi wystarczy. Jednak warto wspomnieć, że to pokazuje, że nie ma tak naprawdę złej mate. Nie można powiedzieć, że mate wam nie smakuje, mate jest ohydna. Nie smakuje wam ten konkretny rodzaj z tej firmy, ale spróbujcie sobie innej. Nie lubicie dymnego posmaku? Weźcie sobie jakąś na przykład brazylijkę lub po prostu spróbujcie mate smakowej, gdzie smak tych owoców, dodatków i tak dalej tłumi smak yerba mate. I tak jest na przykład często w przypadku mate, które zawierają guaranę, bo takie też są. Niektórym nie wystarczy kofeina, potrzebują też guarany. I na przykład w moim przypadku jest to guarani energia. Mate, która zawiera dodatek guarany i jeśli wiem, że będę miał ciężki dzień, że potrzebuję dużego kopa energetycznego, to wtedy właśnie guarani energia bardzo mnie ratuje, ale mam też matę, która się nazywa CBSE energia i ona też działa na mnie całkiem fajnie, a przy okazji smak guarany wpływa pozytywnie na moje samopoczucie. Jeśli już mowa o yerbach smakowych, to mam jeszcze niepróbowaną yerba mate z Argentyny, która się nazywa Taragui. I ona też jest jedną z popularniejszych marek. W tym przypadku jest to mate orientalna. Zawiera dodatek pomarańczy. Nie wiem, co w niej jest takiego orientalnego. Jednak ze składu wynika, że aromat pomarańczowy to 1,8%. No, zobaczymy w przyszłości. Ze względu na rodzaj zaparzania, matę możemy podzielić na zwykłe, klasyczne zaparzanie wodą w temperaturze 65-80 stopni lub tereré, o którym wam wspominałem. I tereré, czyli matę pita na zimno, którą w trakcie wojny Trójprzymierza, o której wam wspominałem w pierwszym odcinku, rozsławili żołnierze, paragwajscy głównie, i tam właśnie pije się taką matę praktycznie cały czas, jest najpopularniejsza ze względu na wysokie temperatury i na klimat, który tam panuje. Najzwyczajniej w świecie dopasowano sobie roślinę pod swoje wymagania i nie jest to nic nadzwyczajnego. Tereré można zalewać albo po prostu zimną wodą, albo zimną wodą, która ma jeszcze dodatkowo kostki lodu, po to, żeby ją bardziej schłodzić. Albo jest też trzeci sposób, kiedy to do naszego naczynka kładzie się kostki lodu i co jakiś czas spija się tę wodę, która z tych kostek przesiąknie nam do naszej mate. Powiem szczerze, ostatniej metody nie próbowałem. Zwykle po prostu zalewam termos zimną wodą, wrzucam kilka kostek lodu i taką wodą zalewam. I wbrew pozorom taka mate wciąż ma bardzo fajny smak, a ponieważ w Paragwaju stosuje się głównie takie rozwiązania, to ich mate są bardziej pylaste i ten pył właśnie pozwala na uwolnienie większej ilości smaku przy niższej temperaturze zaparzania, co wam serdecznie polecam. Można poznać bardzo fajne smaki, których przy zaparzaniu gorącą wodą nie da się po prostu wyczuć. Ciekawostką jest natomiast fakt, że oczywiście poza Polakami, Ukraińcami, Austriakami, Niemcami i innymi ludźmi z Europy
Do Ameryki Południowej dostawali się też Rosjanie. Oni z kolei swoją matę zalewają sokiem. Sokami owocowymi. Mate de Russo, czyli matę zalewana na przykład sokiem pomarańczowym, jabłkowym i innymi różnego rodzaju dostępnymi. Zdarzało mi się zalewać matę sokiem jabłkowym i powiem wam, że to jest ciekawe połączenie, kiedy w ustach macie smak jabłek, ale połączony jednocześnie z tym smakiem takim dymnym, goryczkowym. Całkiem przyjemne rozwiązanie. I istnieje też mate de leche, czyli mate z mlekiem. Nie stosowałem, nie jestem za bardzo do tego przekonany, aczkolwiek jeśli ktoś chce, to jak najbardziej, nie ma sprawy. Słuchajcie, po prostu eksperymentujcie. Mate to jest bardzo wdzięczna roślina, możecie sobie robić z nią co chcecie, zalewać czym chcecie, jak chcecie, ale nie przegnijcie z temperaturą. Nie zalewajcie mate wrzątkiem, nie zalewajcie jej wodą powyżej 80 stopni. I nie chodzi o to, że liście się sparzą i tak dalej, że nagle stanie się niedobra. Nie, ona w smaku jest niedobra ze względu na to, że od razu liście wypuszczają wszystko, co mają. To nie jest tak, że ona się obrazi, jak to się zwykło mawiać. Po prostu zalejecie ją dwa, góra trzy razy i cały smak zostanie z niej wypłukany. Dlatego nie ma sensu, pijąc matę przez cały dzień, pozbyć się jej smaku i wartości odżywczych po dwóch, trzech zalaniach. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o produkcję, rodzaje i sposoby zalewania yerba mate, natomiast możecie spotkać poza sinpalo, konpalo i tak dalej różne innego rodzaju oznaczenia. To, o którym wam już wspominałem, to organika, czyli yerba mate, która jest pozyskiwana z dziko rosnących roślin, które w zasadzie jeszcze nie wiem, ale stawiam, że charakteryzuje zupełnie inny smak niż te, które są hodowane. A nawet jeśli nie, to niedługo się o tym przekonam. Bardzo ważne ostatnimi czasy jest też to, że niektóre z mate posiadają oznaczenie libre de gluten. To oznacza, że yerba mate nie ma glutenu. I żeby nie było, mate jest bezglutenowa, po prostu, sama z siebie. Natomiast to oznaczenie jest na tej samej zasadzie, na której można spotkać informacje o tym, że danie może zawierać śladowe ilości orzechów. Jeśli macie jakąś fabrykę, przetwórnię, cokolwiek, możliwe, że oni tam robią nie tylko yerba mate, ale na taśmie obok mogą na przykład mielić zboże. Informacja, że mate jest wolne od glutenu, oznacza, że z hali obok nie było szans na to, żeby gluten przedostał się w jakiejkolwiek postaci do naszego naparu. Istnieje też oznaczenie słabe, czyli słabe. Po prostu yerba taka jest słabsza, zawiera o wiele więcej gałązek, ale pamiętajcie, że nie jest to mate bezkofeinowa. Jest po prostu słabsza, kofeiny może być mniej, ale wciąż będzie. Yerba mate barbacoa, czyli po prostu suszona w dymie. Nie każda musi być suszona w dymie, gdyż możecie trafić na oznaczenie sin humo, czyli bez dymu. Dokładnie, yerba mate bezdymna. Trafiają się też tak zwane mate premium, czyli selection especial. No i to są po prostu jakieś specjalne mieszanki, na przykład mate, które są z najmłodszych listków, czy najstarszych listków, czy mate, które są ze specjalnej hodowli. Trafić można też na oznaczenie tostada. Jest to magiczny napis, który oznacza przypalanie. Listki tostada to listki przypalane i napój zamiast charakterystycznego zielonego koloru może mieć kolor brązowy, kawowy lub inne ciemne kolory. Taka mate charakteryzuje się w smaku przede wszystkim większą palonością, ale nie tą tytoniową, nie tym dymem, tylko będzie zbliżona właśnie do kawy. Jest też coś, czego niektórzy bardzo nie lubią, czyli pył w yerba mate. Pył, który jest nośnikiem smaku, który jest przydatny, potrzebny, który mniej lub bardziej powinien się w tej mate znajdować. Jednak dla takich ludzi jest oznaczenie sin pulvo,
czyli yerba bezpyłowa. Nie wiem, czy ten pył jest jakoś odsiewany, czy wydmuchiwany, czy cokolwiek, ale taka matę będzie zawierać bardzo, bardzo małą ilość pyłu. Osobiście nie mam nic przeciwko zarówno bezpyłowym, jak i pyłowym matę. Ważne, żeby znaleźć takie, które będą Wam po prostu smakować. Jest takie oznaczenie jak saborizada czy saboricada. Oznacza to yerba mate smakowe, czyli z wszelkiego rodzaju dodatkami ekstraktów, owoców, kwiatów, czegokolwiek, czy też po prostu con hierbas, czyli z ziołami. Takie mate się trafiają i chyba najpopularniejsza to jest Cruz de Malta, która jako taka po prostu w większości swoich mieszanek, wydaje mi się, posiada dodatki ziołowe. Miałem okazję pić. Powiem Wam szczerze, mi ten smak osobiście średnio podchodził, aczkolwiek na przykład w Paragwaju, kiedy pije się tereré, to bardzo, bardzo często dodaje się zioła, które się gniecie w moździerzu bezpośrednio do termosu. Zioła wypuszczają swój smak do wody, którą się zalewa i tę wodę wlewa się już bezpośrednio do matero, wodę z ziołami, taką właśnie się zaparza yerba mate i są ludzie, którzy specjalizują się w tym, żeby odpowiednio dobierać zioła na różnego rodzaju urazy i choroby, które posiadają Paragwajczycy. Cóż, w zasadzie to wszystko, co więcej mogę Wam powiedzieć. Picie mate to nie jest jakaś ogromna filozofia, po prostu bierzecie sobie swoją mieszankę, jeśli nie znacie, to popróbujcie, kupcie sobie jakieś gotowe, zalejcie ciepłą wodą albo zimną, w zależności od tego, jak wolicie, i pijcie, cieszcie się, delektujcie się yerba mate, bo tak naprawdę po to jest. Po to te setki tysięcy ton się zbiera i przetwarza, żeby mieć z tego przyjemność. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie, czekam na odzew. Jakie są Wasze ulubione mieszanki? Jaką yerba mate pijecie na co dzień? Ja akurat trzymam się Playadito, aczkolwiek jestem otwarty na różnego rodzaju inne mate i bardzo chętnie je próbuję, sprawdzam. Być może akurat trafi się coś lepszego. Trzymajcie się i niech mate będzie z Wami.